Siemanko, dziś nie wzięłam ze sobą kamery, dlatego że zostawiłam ją niestety u Tesaloniki, kiedy nagrywałyśmy razem odcinek, razem z dziećmi w zasadzie odcinek nagrywałyśmy z jej nieformalnej szkoły. Kamerę odbiorę wieczorem, ale do tej pory muszę się posiłkować po prostu telefonem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dziś jest drugi dzień sesji zdjęciowej i zastanawiałam się, czy w zasadzie to nagrywać, czy nie, ale mam taką fajną fryzurę, że stwierdziłam, że nagram odcinek i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dziś mam świetne nastawienie. Zosi dziś już nie ma ze mną podczas zdjęć. Nie ma też tego chłopca małego, który jest nazywany małym szefem tutaj. No bo mały szef jest w szkole. Jeżeli nie widzieliście małego szefa, to zachęcam do obejrzenia odcinka z pierwszego dnia sesji zdjęciowej. Dziś mam zdjęcia z tymi samymi ludźmi. Na samym początku dostałam jakieś przekąski, spytali się mnie, jaką chcę kawę, zamówiłam sobie kawę, właśnie doszła czarna americano, dostałam picie, także w ogóle ekipa jest naprawdę przekochana. Ostatnio też dostałam darmowe ciuchy, więc mega miło z ich strony. Wymieniłam się też już z prawie wszystkimi osobami Instagramem, Whatsappem i tak dalej, więc mam nadzieję, że będziemy ze sobą częściej pracować. Tak jak powtarzam w każdym odcinku, pamiętajcie, że networking to jest po prostu najważniejsza sprawa w niemal każdej pracy, także dbajcie o to, żeby mieć kontakty i żeby te kontakty podtrzymywać, bo nigdy nie wiadomo. Mój fotograf właśnie sprawdza światło, więc powiem Wam, że przed chwilą cała ekipa poprosiła, żebyśmy się razem pomodlili, co było mega fajne i w sumie pierwszy raz coś takiego przeżyłam. Ja akurat nie jestem religijną osobą, ale po chwilę pogadali do nas po angielsku, a potem jakby cały reżyser tej sesji powiedział, czekajcie, będzie próbne zdjęcie. I reżyser całej sesji powiedział, ok, to w takim razie dziękuję bardzo za poprzedni dzień zdjęciowy, wszyscy się super spisali, miejmy nadzieję, że dziś nie spali się żadna lampa. No a potem powiedział, ok, to teraz nie każdy w swojej religii się pomodli. No i kusaliśmy chwilkę, tak nie wiem, z 10-15 sekund chyba w ciszy. W różnych miejscach pracowałam, ale to w zasadzie był pierwszy raz, kiedy padła taka propozycja, żeby się wspólnie pomodlić. Ciekawa sprawa. Dzisiejszy look jest mega słodki, bo wyglądam jak taka uczennica. O, tak to wygląda. No i na razie sprawdzamy światło. Przedwczoraj, kiedy miałam tutaj zdjęcia, to ustawienie światła zajęło jakieś 40 minut. Zobaczymy, ile dzisiaj to zajmie. Dziś jestem po pierwszej nocy w moim nowym domu. Przecudownie mi się spało. Wstałam przed alarmem, wstałam godzinę przed alarmem. Ustawiłam budzik na godzinę 8, wstałam o godzinie 7, bo słońce mnie obudziło. Do tego jeszcze słyszałam gdzieś koguty gdzieś daleko. Mega sprawa. Otworzyłam szeroko drzwi, Zosia sobie zaczęła biegać na tarasie, zrobiłam świeżą kawę, zrobiłam świeży sok, takiego szejka w blenderze, no i powiem Wam, że cudownie było. Jeszcze się nawet rano trochę poopalałam, bo mam takie torby, na których mogę się położyć, nie wiem jak to się nazywa po polsku, takie z grochem torby jakby, takie siedziska. Także poopalałam się, w sekrecie powiem Wam nawet, że nie mam żadnych sąsiadów, więc poopalałam się topless, żeby nie mieć żadnych śladów od opalania. No i tak sobie korzystam właśnie z tego, że teraz jeszcze sprawdzają światło, mogę do Was pogadać. Piękne światło tutaj też jest, ale chyba za bardzo się rozgaduję. Nagram więcej później. Narka. Nie zmontowałam jeszcze poprzedniego odcinka z tej sesji katalogowej, dlatego nie pamiętam do końca, co Wam mówiłam. Być może nie powiedziałam Wam, do czego w ogóle są te zdjęcia. Jeżeli nie powiedziałam, to powiem Wam teraz. Ta sesja jest do strony internetowej, do sklepu internetowego. W tym sklepie można kupić ciuchy, ale też akcesoria, dlatego tak często zmieniam kolczyki, ponieważ robimy zdjęcia ciuchów, torebek i kolczyków. Także trzy różne produkty podczas jednej sesji. Dla mnie akurat spoko, bo najważniejsze to to, że te kolczyki mnie nie uczulają, więc mega plus dla tej firmy, że mają przynajmniej jakieś porządne kolczyki. A różne są bardzo wzory, niektóre mi się podobają bardziej, inne troszeczkę mniej, no ale najważniejsze to jest to, że nie mam uczulenia, no a poza tym jest fajnie, łatwiej jest zmieniać kolczyki niż zmieniać sukienkę. Więc mi akurat to odpowiada, że robimy te trzy różne produkty. I poza tym jest mniej monotonnie na pewno, no bo inne pozy muszę wykonywać do biżuterii, inne do torebek, inne do ciuchów. No to teraz mój strój wygląda tak i idę na plan.
No niestety, musimy zmienić teraz styl włosów. Szkoda straszna, bo bardzo mi się podoba ten warkocz, a poza tym idealnie będzie pasował pod kask na skuter. I poza tym też jeszcze jest jedna sprawa taka, że pani mi spsikała włosy lakierem, więc ja nie wiem, jak oni teraz chcą zmienić ten styl. Mam nadzieję, że nie stracę zbyt dużo włosów. Zobaczmy, co dla mnie przyszykowali. Boję się o moje włosy. To znaczy zawsze w takich sytuacjach, jak zmieniają fryzurę, to tyle włosów się łamie, tyle włosów wypada. Niestety takie są uroki modelingu. I tak moje włosy teraz są nawet jako takiej kondycji, ale zazwyczaj są strasznie przesuszone. No i jeżeli chodzi o 5 cm od dołu, to są po prostu tak połamane. Wiecie, te same końcówki, chociaż nie tylko końcówki, no generalnie po prostu włosy się bardzo łamią, bo wyobraźcie sobie, że są mocno spsikane lakierem, że jest na nich też pianka i układa się tą fryzurę, a później się całkowicie zmienia i trzeba włosy wyczesać i tak dalej. No generalnie one zachowują się tak jak jakieś coś zamrożonego, po prostu jak się zegnie te włosy, to one pękają. Okej, nie jest źle, to mam przynajmniej rozpuszczone włosy, nic się nie połamało, nie wyrwała mi pani żadnych włosów. Jestem bardzo miło zaskoczona tym, jak profesjonalne podejście mają ludzie tutaj na Bali. Spodziewałam się takiego rozpierdzielu mniej więcej jak jest w... No, może zabrzmi to trochę dziwnie, ale na przykład w Malezji to w ogóle się nie szczypią, wyrywają włosy i tak dalej, makijaż wygląda tak, jak wygląda. Nawet w Singapurze bardzo często miałam słaby makijaż. O Indiach to już w ogóle nie wspominam, a tutaj jest mega. Oczywiście makijaż jest jaki jest, to jest kwestia gustu, czy Wam się podoba taki styl, czy nie. Mam też podwójnie przyklejone sztuczne rzęsy, tak, mam dzisiaj dwie pary rzęs. Natomiast taki styl się tutaj sprzedaje, ale poza tym mam równo pomalowane usta. Mam oczy pomalowane w taki sposób, że eyeliner mi oko wyciąga do góry, a nie na dół. Mam dobrze wykonturowaną buzię, no jestem naprawdę miło zaskoczona. No i przy tym pani mi nie wyrwała włosów dziś, robiąc dwie różne fryzury. Nie chcę zapeszać, ale jest naprawdę git. Aha, i dziś jeszcze umówiłam sobie sesję taką niekomercyjną z fotografem w moim nowym domu i zagadałam tutaj z panią, która jest właścicielką marki, dla której dziś pracuję, czy mogę wypożyczyć kilka ciuchów do sesji na Instagram. No i oczywiście zgodziła się, zresztą nie jestem zaskoczona, no bo ona też będzie miała przynajmniej kilka zdjęć dla swojej firmy i to totalnie za darmo. Więc teraz jak jakieś ciuchy mi się podobają, to od razu pani mi odkłada na bok i będę miała sesję w nowym domu. Zobaczę, może uda mi się Zosię nawet przemycić na kilka zdjęć. Będzie spoko. May I have one more piece of banana cake, yeah? Słuchajcie, pokażę Wam teraz najcudowniejszą przekąskę. Thank you. Jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję spróbować Bali banana, to jest po prostu taki sztos. To jest chleb bananowy, ale to jest chyba najlepszy, jaki kiedykolwiek jadłam. Wygląda w ten sposób. To jest chleb bananowy z czekoladą i jest naprawdę przepyszny. Także polecam, jeżeli kiedykolwiek tutaj przyjedziecie, to musicie spróbować. No i dziś znowu kolejny pyszny lunchek wegański. Dziś mam taką tradycyjną potrawę indonezyjską, ale nie tylko indonezyjską, bo jak byłam na Filipinach, to też to jadłam. Potrawa nazywa się kapkai i są to po prostu smażone warzywa w sosie, chyba własnym, tak mi się wydaje. Zazwyczaj to jest w sosie własnym, aczkolwiek tutaj ten sosik wyszedł taki bardziej czerwony. Dobre, lekkie danie, polecam spróbować. No dobra, to już zrobiliśmy ponad 7 godzin pracy i będą kolejne nadgodziny, ale dziś trochę krócej. Powiem Wam szczerze, że padam na twarz i trochę się martwię, jak Zosia się sprawuje, bo jest sama w domu. No, to już prawie chyba przedostatni luk. To do roboty. No hej, jest godzina 7:30 i właśnie skończyliśmy zdjęcia. Jestem strasznie zmęczona, ale muszę jeszcze podjechać szybko do sklepu, kupić jakieś kubki, bo nie mam z czego pić kawy w nowym mieszkaniu. Dziś piłam kawę z pojemnika od blendera. Także taka sytuacja. No, to jedziemy do sklepu jeszcze. Sklep jest jakieś 5 minut drogi stąd i fotograf mi podpowiedział, że właśnie tutaj jest taki lokalny sklep, gdzie można kupić wszystko. Można kupić to i owo za jakieś grosze.
Więc mam nadzieję, że uda mi się coś spoko dostać, bo ostatnio widziałam tylko kubki, które kosztowały jakieś 30-40 zł. Jak możecie się domyślać, na ceny balijskie... Boże, jak głośno. Jak możecie się domyślać, jeżeli chodzi o ceny balijskie, no to jest bardzo drogo, także nie mam zamiaru przepłacać. W drogę. No spoko jest ten sklep, naprawdę. Znalazłam kubek, który kosztuje 20 tysięcy, a w mojej okolicy najtańszy kubek, który był naprawdę bardzo brzydki, ten jest ładny, podoba mi się, będzie spoko na Instagramie wyglądał. W mojej okolicy znalazłam najtańszy kubek, który był obrzydliwy, był plastikowy i kosztował 50 tysięcy, to był najtańszy. A takie zwykłe kubki kosztowały jakieś 90 tysięcy albo 100 tysięcy, także mega. Kurczę, pobuszowałabym po tym sklepie trochę dłużej, ale Zosia jest sama w domu, także zobaczę jeszcze tylko, sprawdzę tylko szybko ceny patelni i myślę, że przyjadę tutaj któregoś dnia na dłużej, kiedy Zosia zostanie pod czyjąś opieką, bo dziś niestety jest sama. To znaczy dogląda jej dzisiaj właścicielka mojego domku, ale to tyle co tam wiecie, zajrzy do środka i zobaczy, czy Zosia ma jedzenie i picie, więc nie chcę, żeby po prostu się sama bała siedzieć w domu. Dobra, to rozejrzę się szybko za patelniami i odezwę się za chwilę. Kurczę, uwielbiam takie sklepy z różnymi rzeczami do domu. Szkoda tylko, że nie mam więcej czasu. Możecie zobaczyć, kupuję patelnię, deskę do krojenia i kubek. Patelnia fioletowa. Więc zwróciłam uwagę, że są różne kolory. Zobaczę, czy jest jakiś inny fajniejszy. No dobra, to tak na szybko kupiłam deskę, kupiłam kubek duży do kawy, deskę do krojenia i kupiłam patelnię. I za wszystko zapłaciłam 200 tysięcy rupii, więc myślę, że dobry biznes. No to jestem już na skuterze, jak możecie zobaczyć, możecie się domyślić po moim kasku. I teraz przede mną ponad godzina drogi, więc odpalam podcast i jedziemy. Who's so happy? Yeah! No to Zosia się ucieszyła, że mnie widzi. Najpierw się posiusiała, potem zaczęła mi dawać buziaki, a teraz mnie gryzie. No. Taka to jest miłość, to jest takie hate and love relationship. Boże, muszę jutro zacząć tresurę, jutro mam dzień wolny, nagram jakiś odcinek, znaczy muszę załatwić parę spraw organizacyjnych i odebrać kamerę, bo zostawiłam ją u Tesaloniki. Au! Muszę koniecznie zacząć trenować Zosię. Ała, au, 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 au! Dobra, słuchajcie, kończę, bo ona mnie tutaj atakuje! Au! Jak zwykle dziękuję, że byliście ze mną, życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia i bye bye!